zakopiańskich turniejów. Pandemia pokrzyżowała jednak plany młodych zawodników z piłkarskiej szkółki Don Bosco w Ebolowa w Kamerunie. O to, by wciąż jednak mogli się rozwijać i coraz lepiej radzić sobie na boisku, postanowili zadbać organizatorzy rozgrywek o pomocy płynącej na drugi koniec świata, prosto z Podhala. Julia Jalina. To trening młodych zawodników ze szkółki piłkarskiej Don Bosco w Ebolowa w Kamerunie. Już za kilka lat mogą spotkać się na międzynarodowej arenie na przykład ze swoimi kolegami piłkarzami z Polski. Ale by mogli szkolić umiejętności i osiągać sukcesy, potrzebne jest wsparcie. Dlatego Zakopiańska Fundacja Ja Też Mam Marzenia rozpoczęła zbiórkę niezbędnego sprzętu. W takie parce można przekazać wszystko, co jest sportowego, nie tylko bluza, koszulka, spodenki, buty, piłka. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż tak bardzo dużego wsparcia przez ludzi, przez rodziców, przez dzieci, przez akademię. Praktycznie co do Zakopanego przyjeżdża na weekend kilka drużyn na turniej. Zawsze któraś drużyna, przeważnie 90%, jak nie 100%, przywozi coś. Jak mówi trener Mirosław Myca, im lepsze warunki gry stworzymy młodym zawodnikom, tym będą mieli większą szansę na sukces. Przede wszystkim będzie to zależało zarówno od warunków, w jakich będą odbywały się te treningi, przede wszystkim też dużo od talentu i ich pracowitości, charakteru. Bardzo ważna jest tutaj motywacja i pomoc innych, żeby te dzieci miały po prostu czułe wsparcie i jak najlepiej się po prostu rozwijały. A chętnych, by im pomóc, nie brakuje. Myśleliśmy, że jak najbardziej wspomożemy, tym bardziej, że nasze dzieci rosną i ten sprzęt wyrastają ze sprzętu, z koszulek, ze spodenek. Praktycznie wszyscy rodzice się zaangażowali. Będą mogli grać na boiskach, będą mieli do tego warunki, będą mogli się rozwijać, będą mogli spełniać swoje marzenia. Ja przekazałem parę butów, które były już na mnie za małe, a ich nie używałem prawie. Paczki można wysyłać pocztą na adres fundacji do końca czerwca. Pierwsze przesyłki już trafiły do zawodników. Julia Jalina, Kronika.